Cześć, witajcie serdecznie. Powodem, dla którego nagrywam ten film, jest sytuacja, która niedawno zaistniała na polskiej scenie retro. Pokażę, o co chodzi. Witam serdecznie, z tej strony Tygrys z kanału Porywa Zwok prezentuje Retro. A ja witam serdecznie z jaskini Prawiczka, wraz ze mną jest Wyjec. Witamy! Musieliśmy nagrać ten filmik w odpowiedzi na filmik Porywacza. Bardzo Porywacza lubimy i szanujemy, ale trochę przegiął tym filmikiem. Strasznie pojechał Łukaszowi i uważamy, że to było nie fair, więc my teraz pojedziemy tobie. Wszyscy kojarzycie zapewne Porywacza Zwłok, jaskinie Prawiczka może mniej, może pewnie nigdy o nich nie słyszał. A miała miejsce właśnie taka sytuacja, że został pojechany porywacz przez chłopaków z jaskini Prawiczka. Dlaczego? Za co? No za to, że się dowalił do jakiegoś świeżaka. No i przeżyniają go pod śmiechujki przez cały film jakiś, no kurde, no mówię sobie, no tak nie może być. Moi drodzy, wędruję sobie tak wieczorami nieraz po kanałach, patrzę, a tu taki kanał Szafa z grami. No to kurde, myślę sobie, cygański lamus, który bierze prysznic przy pomocy dezodorantu. Też ustawienie filmu, ustawienie kamery. To jest 80 cm. No porywacz ma sprawdzoną technikę, jeżeli chodzi o ustawienie kamery, profesjonalnie, wszystko metróweczką, a oni wyśmiali jego metodę, no kurczę, zawsze się sprawdzało, zawsze działało, to o co im chodzi? Przeprowadziłem malutki research i wyciągnąłem troszeczkę brudów na chłopaków z jaskini. Jaskinia Prawiczka to dwie osoby, Jelcynek i ten drugi, pasywny, Wyjec. Możemy zobaczyć ich tutaj. Siemanko wszystkim, witam was w jaskini Prawiczka na kilkutygodniowych rozmówkach wtorkowych. Wtorkowych, wyszło, że wtorkowych, no okej. Okay. Ogólnie to są koledzy, znają się jeszcze ze szkoły specjalnej, obaj są autystyczni. To jest zresztą widać, nie na jednym filmiku. Standardowo przed kamerą zasiada Jelcynek i Wyjec. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ciekawym temacie, który jest bardzo... Zaraz, stop! Zaobserwowaliśmy, kto nosi spodnie w tym związku, a zerknijmy, kto kieckę. Pamiętam list, który napisał, ja ci napisałem. Tak, ten list był mądrze. Prawie płakałem, jeszcze tak też, nawet sam list RPG-owałem, robiłem przecinki, że to niby moje krople łez, które spadało na pergamin, pisząc list. O, jakie to słodkie. Nagle pewnego czasu się pogodziliśmy. I się pogodzili, no, pokłócili się i pogodzili się, popłakali się, ale się pogodzili, no super, naprawdę. Tak jak w większości związków. Czyli Wyjec szedł na randkę. On idąc na tą randkę przyszedł do mnie i ja musiałem mu kupić ubrania. Ja musiałem mu kupić perfumy. Nie ukrywamy, że mocno się zagłębiliśmy i mocno się zagłębili. Ale dobre, ten Jelcynek ubiera go. Wydaje mi się, że ta kłótnia, która tam miała miejsce jakiś czas wcześniej właśnie odnosiła się do tego, że Wyjec umówił się na randkę, nie dość, że nie miał kasy, że wszystko musiał mu Jelcynek kupić, od góry do dołu ubrać. No i chyba focha walną dlatego, przepraszał go później te łzy, przecineczki. RPGowaliśmy i był taki moment. O, był ten moment, był taki moment, to się RPGowanie teraz nazywa. Strasznie, bo my generalnie się przejrzeliśmy, zawsze chodziliśmy razem, robiliśmy wszystko razem, piliśmy razem, ja się za nim kryłem. Krył się za nim, wszystko zawsze robili razem, do tej pory całe życie razem. Od szkoły specjalnej trzymali się razem, jak dostawał w pierdziel jeden, to drugi się wstawał i dostawali oboje w pierdziel. No naprawdę, naprawdę super przyjaźń, taki dupo kumplo prawdziwi. Chłopacy z jaskini mieli wiele ksywek przez swoje życie, otrzymali wiele ksywek, przezwisk od swoich znajomych, wołali na nich chociażby dwie wieże, Żaneta czy Cowboy z Brokeback Mountain. Naprawdę wiele mieli tych przezwisk, ale nikt nigdy w życiu nie nazwał ich youtuberami. Holo Boga! Holo Boga, ale się zlinkłem! A tak naprawdę to zwróćcie uwagę właśnie tutaj na ten fragmencik na początku, że jakaś pornografia. Jaskinia Prawiczka od zawsze była przepełniona pornografią. Chłopacy najbardziej lubią właśnie opowiadać o grach erotycznych, o zabaweczkach z przeszłości. Ogólnie jaskinia Prawiczka to tak wołali na szałas właśnie, kiedy który zbudowali sobie w dzieciństwie Wyjec i Jelcynek. Szałas, do którego ściągali ogromne ilości pornografii, różnego rodzaju twoje weekendy, wampy, kacy, tylko wszystko mieli bardzo dużo tego, wszystkie oczywiście posklejane
I no chłopacy wtedy eksperymentowali, to były ich początki, nie mieli wtedy dziewczyn, nie mieli zupełnie szans, żeby mieć tę dziewczynę, więc eksperymentowali na sobie. Sąsiedzi właśnie nadali nazwę jaskinia Prawiczka na ten szałas, tak wołali, wołali jeszcze Błękitna Ostryga, ale tak bardziej się przyjęło właśnie to z jaskinią Prawiczka. No i zobaczmy, co tu zakupiłem. Przejdźmy do rozpakowywania. Kurczę, nie mogę się doczekać. Zobaczmy, co tu zakupiłem. Już nie pamiętamy, co zakupiliśmy. Tak się weszło na fazie, na spontanie, na eBay. Pach, 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 pach. I się nakupowało, tak? Zafoliowany kac. Mój Boże, no nie wierzę. Kac w mincie? Biały kruk? Boże, jelcynek. Ile za to musiałeś dać? Kac był grom. Kac to był w twoim szałasie. Ala Tamagotchi w dużym uproszczeniu, nie ma karmienia, ale... Nie ma karmienia, no to pff, bez karmienia. Kto by chciał grę bez karmienia? Były trzy gry serii, Dogs, Cats i Odds. Zawsze uwielbiałem takie gry. Przyszedłeś wszystkie na pewno. W zasadzie nie ma tam za dużo do roboty, ciężko to nazwać grą. Jest to taka popierdółka, gdzie mamy kotki i się z nimi bawimy. Bawimy się z kotkami, kotki są słodkie, można pogłaskać? Jak ją zobaczyłem, to musiałem ją wziąć. Musiał mieć. Możecie zapytać, dlaczego kupiłem dwie sztuki? Dlaczego kupiłeś dwie sztuki? No po co się kupuje dwie sztuki? Chyba nie na handel. Dlatego, że było tanie i mam zamiar to puścić na Allegro. Czyby tutaj właśnie rodził się jakiś Janek? Pewnie, bez ceny minimalnej. Słyszeliście drżenie głosu? Przewinasz. Pewnie bez ceny minimalnej Adamiał i zobaczymy, czy się opłaca, czy będzie się opłacać, bo jak się zwrócą koszty przesyłki, będzie fajnie. O kurczę, coś albo kłamie, albo jak jest znerwowany, czyli nie wystawia złotóweczki, albo coś tutaj śmierdzi. Nowy był niedrogi, dlatego go wziąłem, może komuś tam go wprezyć. A może puszczę na Allegro, zobaczymy. O, pewnie, no pewnie możesz puścić na Allegro, no pewnie, no. A tu następny scene już w stanie bardzo dobrym folii. Nie zgadnę, dasz komuś albo wystawisz na Allegro. Zamawia, żeby było dużo tanio i sprzedaje na Allegro, mało i drogo. Żeby odkryć, rozdziewiczyć jeszcze nieznane na tym kanale. Rozdziewiczyć nieznane na tym kanale. No patrzcie, no dwie świnie. Co ty chcesz tu rozdziewiczać jeszcze? Oprócz tej świni. Nie ma główkowania, nie ma kombinowania, jest czysta zabawa. Wszystki fan i fajny luźny. Fajny, luźny świniak. To ludzie, którzy chcą bawić się prawdopodobnie w okolicznościach jakichś pubów, imprezy i tak dalej, albo po prostu rodzina. Tata, mama z dzieckiem. No kurczę, no tata, mama z dzieckiem i ze świnią, no jak sobie to wyobrażasz, no wyjedz, kurczę, cicha woda, brzeg i rwie, niby taki tutaj cichutki, a jednak perwera. Nie trzeba tłumaczyć zbyt wiele dzieciakom, no którzy proszę, proszę podwrócić i patrzeć, w jakiej konfiguracji spada. Zboczek! I zboczek. Od zboczku się jeszcze wyzywają na koniec, no. Jeden drugiemu przygarniał kocioł garnkowi, no. Wyznaliśmy Pegasusy. Coś o Nintendo słyszeliśmy, ale nawet do końca nie rozumieliśmy. Nie wiem, czy ty pamiętasz te czasy, ale ja nie wiedziałem do końca Nintendo, o co chodzi Nintendo. Jak to jest z Pegasusem. Pegasus to jest oryginalna konsola. Tak. Pacy nie znają się na Nintendo, nie wiedzą, o co chodzi w ogóle z tym Nintendo. No Pegasus to jest oryginał, no. Tak, no. Znają się na rzeczy. To 98.1. 198 w jednym, tak? Nie wiem, czy słyszałeś o tym, kurde, cygański lamusie, który bierze prysznic przy pomocy dezodorantu, który miał 168 w jednym, a nie 190 ileś tam. Nie było takiego kartridża. Do wiadu. Nie, stop. Był taki kartridż, był bardzo znany taki kartridż, więc... 200 in one! O kurde, dokładnie. Są prawdziwi dupo kumple. Przyjaźń przetrwała tyle lat od szkoły specjalnej. Wiele perypetii. Dostawali w pierdziel. Jeden dostawał w pierdziel, drugiego bronił i dostawali oboje w pierdziel. Znają się na wylot, dogłębnie na wylot, dosłownie i w przenośni. Good boys, Brokeback Mountain. Pozdrawiam was chłopacy, pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, cześć.